Hejka wszystkim, z tej strony Mocny. Dzisiaj zapraszam na odcineczek. Niestety nie dokończę poprzedniego zleconka dla pana Marka Mydełko, ponieważ podczas nagrywania tam kończenia tego zlecenia, co miałem czynić w dzisiejszym odcinku, ten niestety mi się podczas nagrywania skiepał, zniszczył. Coś nie wyszło, nie stykło. I niestety nagranie poszło sobie do kosza. Dlatego nie dokończę już, no bo jak to w house nie wrócę do poprzedniego stanu. Zlecenie zostało skończone, ale nie udało mi się zapisać. Anyway, witam z mojego biura, z mojego domu. Właśnie skończyłem pić kawkę. Wyłączymy telewizor. I idziemy po kolejne zlecenie dla naszej firmy usługowo-remonty domów, tam ogrodów, jak to się mówi, kurczę, z ogrodami, nie przeglądarka, tutaj to było ostatnio substraty do nalewek zamiast kwiatków. I nowy mail, trzeba ściąć drzewa. Zobaczmy, co pani Katarzyna S. chce. Nie wiem, jaka S. Ale S. Katarzyna S. A może takie ma nazwisko? Po prostu S. To nie skrót, tylko... Nie może być krótsze niż 3 literowe. Dzień dobry. Mam na działce drzewa. Zasadził je mój dziadek. Rosły i rosły, aż wyrosły tak, że na działce brak słońca. Roślinki pod nimi nie chcą rosnąć, a mi się marzy kwietny ogródek i opalanie na tarasie. Potrzebuję ściąć chociaż 2 z tych drzew. A ile ich jest? Nie pisze. Mogę liczyć na pomoc? No pewno. A i jeszcze marzy mi się takie małe oczko wodne przy tarasie. Wystarczy tylko pozbyć się drzew i zamontować oczko wodne kwiatuszkami. Ja się zajmę sama. Dobra, bierzemy. Szkoda, że sobie nie posadzimy kwiatuszków, jak sama sobie chce, czym sadzić. O, jaki fajny domek. Pufy, leżanki, huśtaweczka. Jakieś drzewko. Dobra, musisz osiągnąć 60% postępu. Odblokowałeś siekierę. Gratuluję, odblokowałeś nowe narzędzie. Usuwanie dużych drzew wymaga ich ścięcia. Siekiera na pewno będzie ci potrzebna. Pamiętaj jednak, dla bezpieczeństwa drzewo powinno być ścięte jak najniżej. Dobra, będziemy się bawić. Będziemy odkrywać siekierę. Podjazd wyłożony taką łupanym takim jakimś kamieniem w kolorze cegły. Roślinki. Możemy jej przesadzić. Ale nie będziemy. Tu nic nie, chyba nie wymaga żadnych prac. Tu nie ma żadnych obszarów z pracami. Dobra, kierujmy się tam, gdzie jakieś zleconko dla nas jest, tam, gdzie musimy coś zrobić. Tu też nie widać, żeby coś było. Do domu nadal nie możemy wejść. Czyli nie poremontujemy jej samego domu. Tutaj coś jest? Tu nie widać, żeby było jakiś obszar prac. Ale wejść sobie możemy. Dobra. O! Może to na tym ekranie wczytywania to był jednak jej domek. No tak, jej. Tu są te pufy, leżanki, chociaż wydawało mi się, że były bliżej tej huśtawy. I huśtawka. Dobra, zakop i napełnij oczko wodne. Zetnij drzewo. Czyli to tutaj, te czerwone są na minimapce zaznaczone. Trzeba się pobawić. No i to chyba wszystko. Nie widać innych obszarów. Tu nie widać, żeby coś było. Dobra, tu też nie widać. Przebiegnę się po tym jej ogrodzie. Dobra, poglądam sobie dom. Dobra, widać, że dom w porządku, nie trzeba nic zrobić. To zajmijmy się tym, co nam zleciła. Dobra, czyli to tu. No to spróbujmy ściąć drzewo. Zetnij. No jak się wybiera? Się wybiera jakoś, jak na przykład w Farming Simulator, miejsce, w którym tniemy. Nie jest nic zaznaczone. Tylko on tą siekierę obraca, czyli teraz mogę ciąć, teraz nie. Tak mi się wydaje. A zresztą, właśnie, na podpowiedzi jest. Przytrzymaj, aby ściąć drzewo. Spróbujmy jak najniżej. Nie wiem, w którym miejscu będę ciął, czy to... A, jest! Troszkę to tak jakoś działa. Jak...
tym sobie ustawię. O rany. Długo to idzie. No ale w sumie siekierą ściąć drzewo to nie to co piłą łańcuchową. Leci drzewo. Łożesz ciebie. Ścięte. O! Co się dzieje z drzewem? Jakaś magia. Łożesz, kurde. Nie ma drzewa. No, żeby tak w realu się... Da się jeszcze to coś zrobić? Nie, to drzewo jest już... Musisz zrobić niżej. Informacja jest, ale... Musisz celować niżej. Spróbujmy. Da się niżej. Da się niżej. Przy samej ziemi. No i co z tymi drzewami później? O, ale! Można sobie coś może tu wyryć. O, obierzemy skory to drzewo. Dobra. Tnijmy może jednak. Ścinajmy drzewo. A da się w samą ziemię? Nie. To jest chyba najniżej. O, leci! Uwaga, drzewo! Na dom poleciało. No, pięknie. Dobrze. O, żeż! Jeez! Do sąsiadów! To chyba mam po firmie mam. Gdzie to drzewo? Nie ma drzewa. No, jakbym tak... Ale normalnie w realu ani drzewa nie znikają, tak? Ani tak nie latają. Co to kurde było? To chyba jakąś... Dostało jakąś torpedę, kurde. Tu była chyba jakaś bomba. Jakąś... Przez przypadek... Bombę aktywowałem. Dlaczego mam zetnij drzewo 0 z 2? Ani nie zaliczył tego, ani tego. No. Może... A, yeah! Wszystko taką maszynką do sprzedawania się robi. Dobra, i zakup i napełnij oczko wodne. Oczko wodne jakieś specjalne? Nie. Oczko wodne formowane, podłużne. Szukajmy. Oczko wodne. Oczko wodne w dekoracjach. Spróbujmy, już sobie wyszukałem, ale spróbujmy to znaleźć. Oczko wodne, formowane, podłużne w dekoracjach. Gdzie są dekoracje? Aha, ale gdzie są dekoracje? Meble, nawierzchnia, inne. Dobra, jest inne. Dekoracje. Miska dla psa. Fontanny różne fajne. Latarenki. Murowana podwyższona rabata. O, fajne rzeczy. Tylko naprawdę już nie można się bawić w środku? O, buda dla psów. Fajnie, fajnie. Ma donice, doniczki są. Dużo tych doniczek, fajnie. O, jakieś kamienne. Kamienie i inne z kamienia, chyba z kamienia, tudzież jakiegoś gipsu. Figurki, bucian. Dobra, jest... Nie, to jeszcze nie. Oczko wodne, formowane, podłużne, czyli takie coś, za 312, dobra. I teraz tak, kolor. Ono i tak będzie zakopane. Niemniej, jak tam będzie woda... Szkoda, że ja mam wybrać za klientkę, no. Szary, niech będzie szary. Dobra, w którym miejscu jej to dać? Gdzieś chciała gdzieś tu, przy tym tarasie, ale... Tu z tej strony, czy tu przy tym sąsiedzie? Dajmy przy sąsiedzie, jak tam mówię, że rzuciliśmy drzewem. Ona ma siłę. On ma taką siłę, że rzuca drzewami. O! Myślałem, że jestem poza już obszarem, ale widzę, że nawet myślę, że blisko tego krzaczka da się tak spoko. Łóżeczko wodne. Nie trzeba nic kopać? Nie, dobra, jest. Zobaczymy, ile trzeba kopać. Raz. Dwa.
3. Dobra, nie ruszam się, on i tak tą łopatą rusza. 4. 5. Dziura w pełni. 5 ruchów, tak jak do kwiatków i już. Dobra, wsadzamy oczko, przysyp ziemią. Jak kwiatki. Rękami przysypuję, do nie. Już. Napełnij wodą. Ło, jak szybko się napełnia. Super extra stronger, normalnie szlauf. Schlaufen stronger. Starken, starken schlaufen. I jest. Przejrzyjmy się. O, naprawdę? Ale ładnie słoneczko ze mnie. Nie mogę się zobaczyć. Dobra, fajnie na minimapce jest zaznaczone. Fajnie to wygląda, ikonka tego. Ukończono wszystkie zadania. No to dobrze. Zakończ zlecenie. Kończymy. 1500, a wydałem tam 300 coś na oczko. Dobra, to zobaczmy, może coś jeszcze zrobimy. Oczko wodne. To takie małe zleconko, no, ścięcie drzew, chociaż ścięcie drzew to nie takie małe byle co. O! Akurat widzicie mój dom. Jeszcze go nie pomalowałem. Nie podoba mi się, że to tu jest. Takie drzewka przy domu. Co to za dziury zostają? Nie wiem, usunę sobie. O, nawet dostaję za to kasę, zwrot kasy. Może sobie później. A te na razie niech zostaną. Później sobie jednak dam tutaj jakieś inne, bo coś bym jednak coś bym zasadził, ale nie takie. Dobra, trochę jeszcze wykoszę przed przyjęciem następnego zlecenia. Wiem, że to może mało ciekawe dla was widzów, ale pobawię się trochę, pojadę z maszyną. No jak to tak przy samym wejściu, to ktoś tu wchodzi do mnie, zapraszam klienta, a tu tak... Oh. Zarosło mu. Lato jest, ładna pogoda, to szybko trawa rośnie. Dobra, pojadę tak tu. Dobra. Tu coś nieskoszone? No, ale też zostawił dziury takie. Ktoś przyjdzie. O, panie, jakie dziury. Jak to tak wygląda, takie dziury? Dobra. Ziu. Dobra, resztę sobie pościnam na spokojnie. Podnoszenie, dobra, idziemy po zleconko. Zróbmy... Co ja robię? Nie przyciskiem, tylko E użyj. Wchodzimy w pocztę. Nie ma nic nowego. No, wypadałoby może zrobić to, bo może wtedy będzie. Substraty do nalewek zamiast kwiatów. Mamusia wyjechała na kilka miesięcy, jak wróci to powiem jej, że kwiatuszki niestety zgniły, bo zbyt często podlewałem. Tymczasem wykoź je i zasadź mi proszę moje ulubione rośliny. Pigwówkę, dereniówkę, winne grona itd. Przed domem możesz zostawić kwiatki, by jak wróci nic nie zauważyła. Mają zniknąć wszystkie z tyłu domu. Tam jest mój rewir. Pozdro. Dobra. Dobra, idziemy do tyłu. Idziemy za dom. I tam robimy dla gościa. O, nie popatrzyłem, jak się nazywa. Aha, to Johnny Walker, tak? Johnny Walker chyba się nazywał. Zadanie. Czy my jesteśmy z tyłu domu? Wow! Ale faktycznie, jak to wygląda. Normalnie w jakimś ogrodzie botanicznym. Zasadź roślinę. Ale to chyba nie tu. Pisze tak zadania, tak? Ale to nie jest ten obszar, w którym mamy to wykonać. A może jednak, skoś trawnik. No dobra, jednak pokoszę w tym odcinku więcej. A tu jest. Tu jest trochę trawy. Jedziemy. Kosimy. Wszędzie te kosiary słychać teraz. Wszędzie jadą. Wszędzie ten ulubiony przez wszystkich dźwięk w miastach, poza miastami. Ile mamy?
Boskość, Carnik 78. Siu. 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 96. Jest, dobra, skoszony. Tu chyba już nic. Tu już nic. A, dobra. Zasadź roślinę, usuń chwasty. Szukamy chwastów. Aha! To były w procentach. Myślałem, że dwa chwasty do usunięcia. To są chwasty, tak? Nie, to nie są chwasty. Tu mamy chwasta. To się nie liczy. To jest kolejnego obszaru chyba. Albo tam nic nie musimy robić, nie wiem. No ale jak? Usuń chwasty 27... A, tu są, dobra. Tu są. Myślałem, że to te kwiatki, co przed chwilą próbowałem. Nie, to nie. 89. 96, jest. Tego też wyrwiemy. Poza obszarem. A nie, tu też są. Zasadź roślinę. Zasadź roślinę. 5 razy winorośl. Kurde, tylko jak mu to wkomponować? Zobaczmy, jaka to jest roślina. Winorośl Bacchus. Winorośl Bacchus. Kup wiele, takie coś. Gdzieś też mu tu będziemy sadzić, tu skąd wyrwaliśmy. Jakoś, nie wiem jak, ale... Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobra. I sadzimy. Ciu. Dawaj, jedziesz. Jeszcze? Jeszcze raz. Dobra, włóż roślinę. Ojku. No wiem, tylko coś się zepsuło, no. Dobra, jest. Przysyp, pęk i podlej. Dobra, jedna jest. Następna. Kopiemy, kopiemy. W pełni wykopana, dobra, wkładamy, przysypujemy. O rany, jak on powoli przysypuje, naprawdę. Chociaż i tak nieźle, że bawi się rękami. Chociaż tutaj to jeszcze, ale jak to było dobre, jak rękami przysypywał, kurczę, oczko wodne. A cóż, może aż takiej precyzji wymaga przy oczku praca, żeby przysypać wokół oczka rękoma. Dawaj, podlewamy. Ciekawe, ładnie, ładnie wygląda, no już ładnie, nawet jakieś tam owocki są na niej. I dawaj. Wykopana, wkładamy, przysypujemy. O, tu mamy owocki. Bujają się, kiwają. Dobra, podlana, podlana. Jeszcze jedna. Dawaj, sypiemy, kopiemy. Siu. Siu. I sadzimy. Dawaj tą roślinę, wkładaj. Przysypuj i podlewaj. Podlewamy trochę wody. Dobra. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj.
Średnia wiśnia, średnia grusza, średnia śliwa, usuń chwasty. Fajnie te chwasty się usuwa. Pę, 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 pę. I już. Dobra, gdzie te chwasty? Gdzie te chwasty? Kurczę. Na minimapce nie ma chwastów? Tylko wysoka trawa miała być na minimapce, tak? Czy tutaj jest ten obszar jeszcze? Gdzie te chwasty? Może gdzieś z tej strony tego basenu? Nie. Nie widzę. Nic nie widzę. Gdzieś się ukryły wśród kwiatków. Nie widać. Mieliśmy mu usunąć. To niemoralne. No, mówił, że te z tyłu można usunąć, nie? Tylko te z przodu, żeby zostały. Dobra, gdzie są te chwasty? Tu są chwasty, ale to przecież się nie liczy. Te się nie liczą. Zasadź roślinę. Usuń chwasty. 16%. No tu też. Znaleźć wśród wszystkich kwiatów. Nowy punkt umiejętności. Dobra, może będzie na minimapce zmysł ogrodnika. Widoczne chwasty na minimapie. Widoczne kretowiny na minimapie. Czy przesadzenie roślin. Ale wezmę sobie to zmysł ogrodnika. Wszystkie te, co mamy tu w negocjacje, ulepsz. Zwiększenie szansy powodzenia negocjacji. Dobra, niech będzie. I wróćmy jednak. Przejdę tutaj, skończę to, ale... Usuń chwasty. Gdzie one są? Na minimapie mają być widoczne, a... Nie widać, nie widzę na minimapie żadnych chwastów. Nie, jednak jest. Tutaj gdzieś się chowa. Zaraz. Nie tu, tylko gdzie to jest? Tu się jakiś chowa. Tu się gdzieś chowa, skurczybyk. Kurde, przesadzę to na chwilę. Tu jest, kurczę. Byk, ale to i tak jest 83%. Wróćmy z tym. Tu? No, to nie wiem. Nie, w tym, na tym obszarze już nie. No kurczę, za długo mi czasu zejdzie na ten. Ale nie widzę tych. Nigdzie nie widać na minimapce. Miały być widoczne na minimapce. A nie ma. No nic, trudno. Nie będą najwyżej wszystkie usunięte, no bo. Bo nie wiem, naprawdę ich ani nie widzę tak, ani na minimapce. No to nie są chwasty. Zdecydowanie to są roślinki. Chyba, że to mam usunąć? Nie, to nie jest. To są kwiatuszki.
których też nie da się ani przenieść, ani nic. Dobra. Sadzimy te rośliny. Przy ogrodzeniu oczywiście. Średnia wiśnia. Średnia wiśnia. Rabatowe? Nie, no to nie rabatki. Gdzie będzie średnia wiśnia? Użytkowe, średnia wiśnia. Średnia wiśnia, dobra, kup teraz. Aha, dwa razy, dobra. I kopiemy dziurę. Trochę tu jednak jest roboty. Myślałem, że to jest takie szybkie zlecenie. A jednak potrzebuję tego nasadzić tyle, gościu, że troszkę to zajmie czasu. Aha, jeszcze podlać. Dobra, jak ta wiśnia wygląda? No faktycznie nie taka duża. Coś tu już rośnie niby. Dobra, drugą damy jakoś tu. O, dobra, zasadź. Dobra, wiśnia, grusza, śliwka, usuń chwasty. Kurczę, z tymi chwastami naprawdę. Wkurzające to jest. Dziura w pełni, dobra. Że nie widać tych chwastów. Gdzie one się, kurczę, byki ukrywają? Dobra, grusza. Zrobimy tak. Grusza, śliwa, grusza, śliwa teraz. Dobra. Te wiśnie są w kątach. Rośliny. Średnia grusza. Za nisko zjechałem? Dobra. Średnia grusza. Kup wiele. Tu. Tu będzie jedno. I jeszcze gdzieś tu. Dobra. I kopiemy. Dobra, jest już. Sadzimy. Szybko sadźmy to wszystko. Szybko, szybko. Niech to już idzie. Dobra. I to drzewko zasadź. Dobra, pełna dziura, pełni wykopana. Przysypujemy, podlewamy. Dobra, czyli gruszki są, jeszcze śliwki. Śliwki, śliwki. Śliwa, średnia śliwa, kup wiele. Gdzieś tu i gdzieś tu. Dobra, sadzimy. Puff. Puff. Wykopana, wkładamy, przysypujemy i podlewamy. Śliweczki, fajne śliweczki. A gruszki? Gdzie są? Uuu, jakie malutkie gruszeczki. Drzewka są. Jeszcze to jedno, ostatnie do wykopania, zasadzenia. No to mu wkopmy. Ale będzie miał piękny ogródek swój. Nie będzie mówił, że ma za dużo kwiatków. Niech mamusia ma z przodu. Dobra, od teraz może ukończyć nie w pełni wykonane zlecenia. Dobra, ale to tam mniej właśnie, mniejsza z chwastami. Ale tu nie ma jeszcze jednego pola do zrobienia.
A nie, tylko ogólnie chyba. Na całym obszarze to jest, tak? Zaraz zobaczę, czy to się liczy wszystko. Tylko tu wszędzie znajdę chwasty, bo tu nie jest to trudne. Chociaż zaraz, tutaj nie pisze nic, żebym miał chwasty usunąć, albo już usunąłem te wszystkie, co trzeba było. Anyway, tu też trzeba coś. Ła, ile tam chwastów. Jeszcze tu są chwasty. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Nie tu, tylko tu, to. Tu. Skąd się te chwasty wzięły? Mamusia na pewno. Nie mamusia. Mamusia kazała podlać, a ten kurde zapom. Aha, zapomniał. Czekaj, czekaj. Tam było przecież, że jej podlał czymś innym, tak? Dobra, zasadzie się. Deren jadalny. Gdzie my tu, bo mu to zasadzić, to wszystko. Aha, tutaj to już jest tak, że. No dobra, dawaj, deren jadalny. Albo zaczniemy od porzeczki. Tutaj damy taką porzeczkę. 3 razy porzeczkę. O, no dobra. To też chyba będzie w tych. Porzeczka. Porzeczka, dobra, 3 razy. Kup wiele. Tu. Tu. Uuu. Tu? No to dobra, niech będzie tak, bo jakoś tak chciałem z tej strony, ale coś nie mogłem sobie wkomponować, a nie chciałem mamusi przesadzać. Znaczy, mamusi klienta. Dobra. Jeszcze raz, kurczę. Dobra, włóż roślinę, przysyp ziemią. Tu widać jakieś porzeczki? Chyba nie widać tych owocków. Dobra, teraz tą zasadzimy. Kop, dziurę, kop. No, za daleko. Przysyp. Podlej. Dobra, podlana. Tą sadzimy. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. Przysyp ziemią. I podlewamy. Dobra. Troszkę trawę. Pigwowiec. Albo deren jadalny. Nie wiem, jak to wygląda. Może tu go gdzieś sadzę. Deren jadalny. Dobra, wpiszę sobie deren jadalny. Kup wiele. Te trzeba dwa. No właśnie, te są takie duże, kurcze. Dodam go właśnie tu. I jeszcze jeden gdzie? Tu. Trochę w przejściu, że tak powiem. Kurczę, przydałoby się go w kącie. Tutaj posadziłem te wszystkie te porzeczki. No, ale nie ma za bardzo gdzie. Dam go tu. Dam go gdzieś tutaj jednak. Dobra. Dobrze, że tylko dwa. U, duża dziura. Duża dziura. Duże to drzewo. Dobra, sadzimy. Wsadzamy, przysypujemy i podlewamy. O, już! Jak na takie duże drzewo. Są tu owocki. Jak na takie duże drzewo, to mało podlewania. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wsadzamy, przysypujemy i podlewamy. Dobra, i jeszcze pigwowiec. Kurczę, ale będzie tu nadziubdziane przecież. Pigwowiec, jakoś tutaj. Chyba gdzieś tu był pigwowiec 3 razy. Dobra, kup wiele. Ła, to taki nieduży tutaj. Jeden.
Tu drugi i trzeci. No kurczę, musi być jakieś wejście do tego zakątka. No to niech będzie tu. Posadź. Kopiemy dziurkę. Raz, dwa. Cztery. I pięć. I wsadzaj to tu. I przysyp. I podlewamy. Siup. Dobra, i sadzimy tą. Kopiemy dziurę. Tęk. 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 I pięć. Dobra, gdzie ta roślinka? Wsadzaj. Przysyp. I podlewamy. Dobra, i ostatnia roślinka. Kopiemy dziurkę. Tak tu ciasno trochę. Nie wiem, jak do tego drzewka będzie podchodził. Chociaż może się da tu przejść. Zaraz zobaczymy, jak wsadzę tą roślinkę. Ona nie jest taka duża. Spoko, przejście jest. Zresztą się przejdziemy tędy. Jeszcze się tędy przejdę. Dobra, ukończono wszystkie zadania. No to świetnie. Dobra, można kończyć. O, tu są tak posadzone. Tędy się przechodzi do tych roślinek. I tu też jest przejście, żeby sobie siąść. No to zasiądę, poczekam tu na klienta. Zaraz spiszemy, podpiszemy, że wszystko zostało zrobione. Wezmę kasę i dzięki. I nara, do następnych zadań. Także dzięki za oglądanie. 7500 zarobione. Hejka, na razie, cześć.